Siema, tu Złomnik. Dzisiaj rano byłem w Warszawie, teraz jestem w Oławie. Jestem tutaj w bardzo ważnej sprawie, którą wam teraz przedstawię. Tego busika, wszyscy już go znacie, wszyscy już wiecie, ale on się po prostu musiał u mnie pojawić, no po prostu musiał. Wszystko się zaczęło od wpisu na forum, czy na grupie facebookowej My Oławianie, gdzie pani Elżbieta, córka konstruktora tego samochodu, poszukiwała tego wozu, czy też raczej jego pozostałości, czy też jego dalszej historii. I zaczęli się zgłaszać ludzie, którzy ten samochód widzieli, znali i tak dalej. No i to trafiło tam okrężną, pokrętną drogą, ktoś mi to wysłał na maila. No i się okazało, że akurat ja przypadkowo wiedziałem, gdzie ten samochód się znajduje. Chociaż nie powinienem był tego wiedzieć, ale niestety wiedziałem. Pozyskałem niechcący tę wiedzę, może nie powinienem był jej pozyskiwać, ale akurat wiedziałem. No i wyszło na to, że ja przynajmniej przyjąłem, że ten samochód w swojej tej obecnej formie jest nie do wyrwania. On po prostu był takim wrakiem, który tam zalegał na jakimś podwórku. Ale się okazało, że się myliłem i to jest moja największa pomyłka, z której się bardzo cieszę. No i sytuacja była taka, że ten właściciel, którego nie podejrzewałem o to, że będzie chciał się go pozbyć, pozbył się go na rzecz Muzeum Pojazdów Zabytkowych w Oławie. Muzeum go odkupiło i podjęło się trudu jego renowacji. 14 miesięcy pracy nad tym pojazdem i jestem pierwszą osobą, która dzisiaj nim jeździła. Nawet jeszcze właściciel nim nie jeździł, a ja się już przejechałem i oczywiście mi zgasł i nie umiałem nim jechać idealnie. Tutaj mam bardzo ciekawy zestaw zdjęć historycznych tego pojazdu. Zaraz go wam pokażę z bliska i wam opowiem, o co chodzi. W ogóle historia tego pojazdu to jest taka, że w 1981 roku Jan Lisiecki, konstruktor z zakładów jelczańskich, wraz z pracownikami tam zbudowali taki prototyp busika na bazie żuka. Tu jest rama w ogóle żuk, natomiast części zewnętrzne są z Jelcza, normalnie z fabryki Jelcza, z jelczańskich wówczas zakładów autobusowych. Stąd ten niezwykły przód, który wygląda jak mały berliet. Te tutaj szyby są oczywiście berlietowe. Ta przednia szyba jest podobno z Jelcza Ogórka, ale tego do końca nie jestem pewien. Natomiast wszystko razem jest bardzo fajne, bo ma taki super spójny charakter. Ten busik wygląda jakby był produkcją fabryczną, a nie samoróbką, pojedynczym samodziałem. No i kiedy przedstawiono go tam ostatecznie dyrekcji w Jelczu, no to padł pomysł, żeby go produkować, ale do tego nie doszło, no bo nie było takich możliwości niestety wtedy produkcyjnych. No i ten jeden, jedyny egzemplarz tylko powstał. Bardzo ładny, ale niedoceniony. No i potem miał różne tam oczywiście koleje losu, jak to w PRL-u samochody jeździły ile mogły, aż wylądował w przemalowane na czerwono na pewnej działce. No i dopiero teraz odzyskał po wielu latach swój blask. Tutaj z przodu jest ładny miks, bo są halogeny od Poloneza, lampy przednie od Żuka, charakterystyczne z tą taką ramką tutaj, może od Nysy, nie wiem dokładnie, i od Stara kierunkowskazy. I wszystko razem jakoś do siebie bardzo ładnie pasuje, a do tego wszystkiego jeszcze ta atrapa chłodnicy, tutaj taki też samodział, ale z bardzo ładnych takich aluminiowych jest zrobiona poprzeczek. Wszystko to jest niezwykle spójne wizualnie, a moim ulubionym detalem są wycieraczki. Takie podwójne, typowo autobusowe, wielkie, normalnie w samochodzie tego rodzaju, no to się busiku takim, no to się robi normalne takie, o, tak. A tu są wycieraczki jak w prawdziwym dużym autobusie, to jest super zrobione. Tu jest napisane Oławski Jelcz prototyp, tego w oryginale nie było, to jest dołożone przez właściciela obecnie po renowacji tego pojazdu. Natomiast cała reszta jest zrobiona możliwie jak najbliżej oryginału na podstawie tych zdjęć, które się zachowały. No i auto jest właściwie na ten moment gotowe po wielu miesiącach pracy. Pokażę wam teraz wnętrze, pokażę wam w ogóle, jak ono w środku jest zrobione, bo ono było bardzo ciekawe i nietypowe. No a potem spróbuję potem się tym przejechać, chociaż sądząc z moich dotychczasowych sukcesów w jeżdżeniu tym, to czarno to widzę. Dobra, idziemy do środka. Mamy trochę problem, bo lampy są włączone tylne i nie umiem ich wyłączyć, ale to nie mówcie właścicielowi, potem się dowie. W każdym razie lampy tylne są z Nysy, jak widać, więc bardziej z tyłu przypomina Nysę niż Żuka. Bardzo ciekawym detalem są te tablice tutejsze XWR1539, czy jak ktoś nie wie, to są próbne polskie tablice, bo próbne polskie tablice czarne były czerwone, rozumiecie, czarne, czerwone, tak, bo były też zielone, czarne i były czerwone, czarne, to są czerwone, czarne, czyli wrocławskie XWR. I na takich właśnie tablicach ten pojazd jeździł oryginalnie, to jest replika tych tablic zrobiona przez manufakturę blach tłoczonych. Bardzo ładny detal, ale idziemy do środka, jak obiecałem, co wam pokażę, o co tu w ogóle chodzi. To sobie zobaczcie. Tutaj w środku to było dostosowane, żeby jechało w nim 9 osób. Ale tak się składa, że konstruktor, pan Lisiecki, miał 4 córki.
więc zrobił wersję 6-osobową, czyli dla 4 dzieci z tyłu i tym sposobem powstał taki bus premium. Każde miejsce jest osobne, każde miejsce ma mnóstwo przestrzeni na nogi, każde miejsce ma szeroki korytarz, tutaj, żeby się przemieszczać po kabinie tego pojazdu, więc jak na czasy PRL-u to było zbyt premiumowe. W tamtych czasach były potrzebne pojazdy do wożenia dużej ilości robotników z ławkami wzdłuż, a nie z ładnymi fotelami, więc oczywiście produkcja tego nie miała sensu, ale pokażę Wam te fotele, bo to jest naprawdę super. Ten wóz, to w ogóle Wam powiem, nie ma bocznych drzwi. Wsiada się normalnie przez tył. Jak ktoś chciał wsiąść na te ładne, eleganckie fotele, trzeba było otworzyć tutaj drzwi, podnieść tutaj wysoko nogę albo włożyć dziecko tak do góry i dopiero wsiąść. To Wam pokażę teraz, jak się tutaj w środku przemieszcza. Strasznie mi szkoda, bo mam buty na sobie, są brudne, a tu jest taka piękna wykładzina. I teraz spójrzcie, ile tu jest miejsca, jak ta kabina żuka właściwie, bo to w sumie jest na ramię od żuka, została ładnie wykorzystana i zaplanowana na te 6 osobnych miejsc. W 1981 roku raczej temat klimatyzacji nie był tak powszechnie znany jak teraz, więc jakoś sobie trzeba było poradzić, więc zrobiono również kojarzące się z klimatami autobusowymi szyberdach, właściwie takie dach podnoszony, więc tutaj sobie podczas jazdy elegancko wpada powietrze, no bo te szyby się uchylają bardzo niewiele. I bardzo ładny jest też plafon od oświetlenia wewnętrznego. Uwielbiam takie detale lat 80. właśnie jak ten plafonik, który nam tutaj oświetla całe wnętrze. I tak by się nim jechało, takim premium shuttle trochę w czasach PRL-u. Przypomnę, że to był 81 rok, jak go budowano. I tak w ogóle z tego miejsca chciałem zrobić, jak to mówią na amerykańskich kanałach, shout out do Muzeum Aut Zabytkowych w Oławie, że w ogóle podjęto się remontu czegoś takiego. No bo każdy powie, po co remontować samodział? Samodział no nie ma sensu i tak dalej, w ogóle prototypy. A tutaj bardzo dużo pracy weszło, mnóstwo tej roboty. Widziałem zdjęcia z budowy, pokażę Wam potem albo w trakcie gdzieś tam w tle Wam pokażę zdjęcia, ile tutaj było do zrobienia. I proszę bardzo, jest jedyny na świecie, jedyny w Polsce i jedyny w Oławie prototyp busika. Teraz idę Wam pokazać z przodu deskę rozdzielczą, bo to jest przedziwne. Teraz spróbuję wyjść stąd. Tu uważajcie, bo tutaj jakby się wsiadało i wysiadało, to jak się stąd wysiada, to tutaj jest tak wysoko, że trzeba wyskoczyć. Teraz wyskoczę, tylko żebym nie zepsuł tego mikroportu. Uwaga! Dosyć nietypowy jest ten układ szyb, no bo tutaj są w sumie szyby takie autobusowe typowo, czyli się otwiera tylko tutaj ta malutka część. Tutaj w przednich drzwiach jest odwrotnie, otwiera się ta większa, a ta mała jest stała. Ktoś mógłby powiedzieć, że w sumie można było zrobić przecież całą jedną tak szybę w tę dziurę, w ten otwór, ale przecież to był samodział zrobiony z tego, co było w fabryce. 81 rok, przypominam, głęboki PRL, nic nie było, stan wojenny się za rogiem czaił, a tutaj ktoś właściwie samodzielnie niemalże zbudował taki piękny pojazd. Dobra, siadam do środka tutaj, po tej stronie. Nie jest to łatwe. Bardzo wysoko są umieszczone te fotele. Trzeba trochę się jednak namęczyć. No i śmiesznie się siedzi w tym pojeździe, bo się siedzi jak w autobusie i ma się tutaj tę szybę, która mi się nieodłącznie kojarzy z Berlietem PR-110, którym jeździłem do przedszkola jako dziecko, linią J na Aleje Stanów... Nie, wtedy to była czegoś innego Aleja w Warszawie. Nie pamiętam, czegoś tam Aleja w Warszawie, czegoś była na Saskiej Kępie. I jak stałem z przodu autobusu, to też właśnie widziałem tę szybę taką właśnie wysoką i teraz mam ją właściwie na wysokości kolana, to jest niesamowite uczucie. Tu są zrobione pod firaneczki jeszcze karnisze z takimi żabkami, to będą firanki takie ładne, żeby przez całą długość autobusu sobie szły firanki, ale to dopiero pieśń przyszłości. A na razie idziemy sobie za kierownicę, zobaczymy czy da się w ogóle tym pojechać. Patrzcie jaka wielka jest ta wajcha od hamulca ręcznego, ogromna, czerwona. Ogólnie ten pojazd ma taki trochę autobusowy klimat, mimo że jest mały, ale ma takie autobusowe fajne rozwiązania, które się właśnie kojarzą właśnie z autobusem, a nie z samochodem osobowym albo z busikiem. Tutaj też ma luk bagażowy, jak autobus. Tu się go podnosi, tutaj się zmieszczą różne rzeczy, raczej narzędzia niż bagaże, no ale jest też na akumulator oczywiście tutaj miejsce jak w autobusach. O, i cyk. Teraz spróbuję się wgramolić za kierownicę. Już stąd widzę, że pozycja za kierownicą jest dość niecodzienna. No, też nie ma się co czepiać. W końcu to było zbudowane samodzielnie z tego, co było. O. Usiadłem za kierownicą i widzę, że jest tu trochę żuka, ale nie do końca, bo jednak ten panel zegarów chociażby nie wydaje mi się do końca żukowy. Jest ładniejszy niż żukowy. Jeżeli widzicie tutaj dźwignię biegów, to ona jest z Mercedesa, każdy pozna, bo skrzynia jest tutaj mercedesowa, bo i silnik jest akurat włożony 2 litry diesel z Mercedesa beczki. No i ta pozycja jest taka rzeczywiście mocno żuk. Jest dosyć mało miejsca na nogi, dokładnie jak chciałbym nacisnąć gaz, to bym uderzał kolanem w kierownicę i to samo z hamulcem. A sprzęgło jest bardzo twarde. Idealny jest luz kierownicy, jak to w żuku.
Tutaj są też żukowe wskaźniki, paliwo, prąd, woda, olej, czyli znane doskonale z żuka. Prędkościomierz nie jest żukowy, to jest raczej od Mercedesa, bo ma napisane VDO. I tu jest typowa klawiatura z przełącznikami w stylu późny żuk, Lublin, Maluch, Polonez i tak dalej. Natomiast o dziwo żaden z nich nie służy do włączania świateł zewnętrznych, bo do tego służy ten hebelek tutaj, którego się tu nie spodziewamy. Robimy tak i światła są włączone, jak w amerykańskim samochodzie trochę. Przy okazji warto docenić pracę, którą ktoś wykonał, żeby tę deskę tutaj ukształtować, czyli tutaj ona jest tak ścięta w tym miejscu do tej szyby. Potem sobie idzie tutaj tak, cały ten element jest podcięty pod ten tunel tutaj centralny. To wszystko jest bardzo ładnie designersko zrobione, nawet biorąc pod uwagę, że to był totalny samodział. Będę pierwszą osobą, która będzie jeździła tym pojazdem, także jestem i szczęśliwy, i zdenerwowany, żeby czegoś nie zepsuć. No, to teraz zobaczmy. A, tu jeszcze wam pokażę. Tu jest w ogóle korek rewizyjny do, znaczy wejście rewizyjne do korka oleju, bo tu jest silnik oczywiście w tym wielkim tunelu pomiędzy fotelami. No i tu jest zegar, czas pracy kierowcy. Ciekawe, ile można było pracować w takim busiku. Zobaczmy, może da się go odpalić. Ależ ciężkie sprzęgło, o kurde. No dobra. Nie bardzo. Prawie. Chcę. O, poszło. Obsługa techniczna. Tak. Ustawienie lusterka jest dosyć trudne w tym pojeździe. Trzeba wysiąść i za drzwiami rękę przełożyć, żeby lusterko ustawić. Wsiadania też w sumie jeszcze nie opanowałem. Nie wiem, czy bardziej się wsiada tak, czy bardziej tak, czy za kierownicę. Tak, zaraz zepsuję coś. Dopiero będzie. Teraz sprzęgło niezwykle twarde, najtwardsze sprzęgło, jakie w życiu widziałem. Naprawdę muszę z całej siły nogą wciskać. O, jedynka jest do tyłu, dwójka jest do przodu, jak w żuku. I spróbuję ruszyć nim teraz. Dobra, na jedynce jedziemy. No, wrażenie jest niesamowite, bo mam tę ogromną szybę przed sobą, która schodzi właściwie do samego dołu. I czuję się, jakbym prowadził wielki autokar, a tak naprawdę auto jest wielkości żuka, no. Ile to siły w ogóle wymaga, to sprzęgło i ten bieg, żeby utrafić w tę jedynkę, a potem, żeby ruszyć i tego nie zgasić, to trzeba naprawdę sporo wprawy. Ja chyba go z 5 razy zgasiłem, jak pierwszy raz nim jechałem, ale wrażenie jest niesamowite, a jeszcze lepsze jest te szyby tutaj, takie bardzo nisko schodzące, o których już mówiłem. One niesamowicie podnoszą widoczność, w ogóle ułatwiają manewrowanie, to było, powinno być obowiązkowe w każdym aucie tego rodzaju. Cyk, dwójeczka, uwaga! Nie, nie weszło. Okej, jest dwójka. Oj, lecimy. No i teraz to jest podróż. Teraz to się czuję, że chcę iść. Tak naprawdę jestem no mocno zesrany, powiem wam. Bo jednak jazda odrestaurowanym niemalże wczoraj prototypem jedynym na świecie, jedynym w Polsce, jest dosyć stresująca. Ale wrażenie jest niesamowite. Myślę, że w 1981 roku taki pojazd mógł być całkiem spoko w Polsce, pod warunkiem, że troszkę by poprawić tutaj tę pozycję, troszkę może obniżyć fotel, żeby dla większych kierowców był bardziej wygodny, to jakby ten pojazd jako taki premium shuttle właśnie, czyli elegancki wóz do wożenia eleganckich ludzi, mógłby się nadać. Przejdzie? Nie przejdzie to? No, nie wiem. Nie przejdzie. Trzeba go będzie pchnąć. Nie mamy wstecznego. Dobra, właśnie zaliczyłem mały fuck-up polegający na tym, że auto nie ma wstecznego biegu, a ma dużo większy promień skrętu niż ma żuk i myślałem, że się zmieszczę, ale się nie zmieściłem, więc trzeba było się zatrzymać, dać na luz, wycofać go, pchając go w trzy osoby i ustawić go znowu na tor jazdy. No ale to jest urok jazdy prototypami. Zaraz skończę to kółko i potem wam jeszcze opowiem coś. Jak już wchodzi, to oczywiście kluczyk go nie gasi, no bo to jest klasyczny stary diesel, więc tutaj jest obsługa do klapy gaszącej w tym miejscu. Tu jest taka wajcha, ciągnie się za tę wajchę. O, trochę nie widać, ale ważne, że działa. Ciągnie się i proszę bardzo.
Była to jedna z trudniejszych przejażdżek, jaką miałem okazję wykonać w swoim życiu motoryzacyjnym. Oczywiście jeździłem dziwnymi pojazdami tutaj na moim kanale, już było ich naprawdę ponad 100, ale myślę, że nigdy nie jechałem taką samoróbką jak coś takiego, gdzie naprawdę trzeba się było mega skupić, żeby to utrzymać i te biegi zmieniać i te sprzęgło obsłużyć. To wszystko wymaga wielkiej wiedzy, tak naprawdę wielkiego doświadczenia. Ja oczywiście to doświadczenie mam, prawda, bo kto jak nie złomnik, wiadomo o co chodzi. Natomiast nie miałbym tyle doświadczenia i wiedzy, żeby taki samochód odrestaurować, chociaż wziąłem się za mojego busika, mojego własnego, tam link do tego mojego filmu jest tutaj. Ale to jest naprawdę pierwsza klasa, to jest naprawdę światowa klasa, ja bym powiedział. Ja z wielkim utęsknieniem czekam na muzeum w Oławie, takie z prawdziwego zdarzenia, Oławskie Muzeum Aut Zabytkowych, ono powstanie, zobaczycie. I mam nadzieję, że ten wóz będzie na poczesnym miejscu w tym muzeum. Jest z nami pan Leszek, który nadzorował prace blacharskie przy tym samochodzie i ogólnie jego odbudowę. Ile to zajęło czasu wszystko? No to wszystko zajęło bardzo długo, ponad rok czasu, no niby około 14 miesięcy, ale w każdym razie rzeczy miesiące w lakierni też stał, bo to trochę było, jest kawał malowania metrów, z tego względu, że i wewnątrz, i zewnątrz, prawda, w trzech kolorach jest, także to kupę roboty zajmowało i czasu. No ja odbudowywałem od okien do samego dołu i nadwozie tego pojazdu, prawda? To była najtrudniejsza renowacja, którą robiliście w muzeum jak na razie? Jak na razie tak. To pierwsza taka była trudna, no i nie wiadomo, no mamy teraz jeszcze na tapecie inny pojazd. A co było najtrudniejsze w tej odbudowie tak w ogóle? No najtrudniejsze były łuki, które były pognite, bo trzeba było, nie szło tego dorobić tak specjalnie, to trzeba było cynować. Także to dużo czasu zajmowało cynowanie tego, tych elementów, prawda. No i tu z kolegą później jeszcze żeśmy dorabiali, bo brakowało nam dwóch siedzeń, no to dorabialiśmy dwa siedzenia do tego, bo było tylko cztery, a jest na sześć, także siedzenia. No i co jeszcze, no gorsze były też te wszelkie nikle aluminiowe, chromowane, także to wszystko było tak zaśledziałe, że po prostu no trzeba było coś zrobić, nie było tego na półce. W ogóle tutaj, jak słyszeliście pewnie ten krek od diesla, to tutaj jest silnik mercedesowski 200D i tutaj kierownik od odbudowy powiedział, że kiedy auto do nich przyjechało, to już było przerobione pod silnik Mercedesa, który tam był, ale był w fatalnym stanie i był niekompletny. Natomiast jakby jego mocowania wskazywały na to, że ktoś już dawno temu, wiele lat temu przerobił ten samochód właśnie pod diesla mercedesowskiego, a nie pod benzynowy silnik od Żuka. Także ten po prostu silnik został tak jak jest. Już nikt nie wracał do oryginału żukowskiego, tylko został ten Mercedes dieselek 2.0 i też może być, to nie musi przecież być szybkie. Przejażdżka tym pojazdem była zarazem wspaniała, jak i stresująca. Natomiast nie znajduję słów uznania dostatecznych, żeby powiedzieć, jak bardzo szanuję muzeum w Oławie, że zdecydowało się odrestaurować ten niezwykły prototyp samodział bus oławski Jelcz Berliet Żuk Nysa. Jest to po prostu piękny pojazd, ja bym go u siebie postawił na podwórko, jakbym miał podwórko. Także 11,5 w skali od 1 do 5 i to już wszystko, zawsze gratem, nara.